największe z dzisiejszych wyzwań dla przedsiębiorców to jest rynek pracy, tu nie ma żadnych wątpliwości. I zarówno dostępność pracowników, jak i jakość osób, które trafiają, czyli wykształcenie tych pracowników, są dużym problemem. Po pierwsze dostępność, bo dziś szacuje się, że w najbliższych kilkunastu latach nawet 3 czy 4 miliony pracowników będzie brakowało na polskim rynku pracy. A drugie to jest dopasowanie tych pracowników do zmieniających się profili firm. Zakładamy, że jednak w kilkunastu latach firmy będą tworzyły więcej wartości dodanych, więc będą musiały przechodzić od bardzo prostych zadań, tych, które będą automatyzowane, do zadań z większą wartością dodaną i tu potrzebni będą pracownicy z nowymi kompetencjami, lepszymi kompetencjami, więc ta edukacja na poziomie specjalistów, techników jest na pewno elementem krytycznym do tego, żebyśmy się dalej jako gospodarka i firmy w tej gospodarce mogły rozwijać. Oxford Economics w ostatnim raporcie mówi o tym, że do 2030 roku bodajże 20 milionów stanowisk na świecie zostanie zautomatyzowanych, ale to wcale nie oznacza tego, że doświadczymy jakiegoś globalnego bezrobocia. Zresztą profesor Richard Susskind mówi bardzo ciekawą rzecz, że zamiast globalnego bezrobocia doświadczymy raczej globalnego przegrupowania. Oczywiście część zawodów wymrze, ale możemy się zastanowić, czy dzisiaj idąc z ulicą widzimy kaletników i zegarmistrzów na każdym kroku, już nie. Tak samo jak przez ostatnie dziesięciolecia obserwowaliśmy powstawanie nowych branż, tak samo będzie się działo teraz. To będą branże pewnie, których dzisiaj niekoniecznie, które możemy przewidzieć, ale też cała masa nowych zawodów, które będzie można wykonywać zamiast tych starych, na przykład specjalista chmury obliczeniowej, inżynier transportu autonomicznego czy operator drona, co już dzisiaj możemy obserwować. Kiedy patrzymy sobie na różne wskaźniki takie psychospołeczne, poziom stresu, który ciągle rośnie w Polsce, L4, które wzrasta lawinowo z punktu widzenia pewnych dysfunkcji społecznych i dysfunkcji psychicznych, no to wydaje mi się, że najwyższy czas, żeby po pierwsze postawić na bardzo poważną profilaktykę i działania o charakterze takim właśnie psychospołecznym, edukacji, również o charakterze psychologicznym, ale druga rzecz, nie mniej ważna, to jest kwestia wyrównywania, albo przynajmniej zrobienia kroku w kierunku wyrównywania różnic również płacowych między kobietami a mężczyznami. To bardzo wpływa na atmosferę pracy, na poczucie pewnej sprawiedliwości. To jest bez wątpienia jedno z, myślę, z najważniejszych wyzwań. Kolejnym, które bym wymieniał, to jest kwestia stworzenia pewnego warunków do elastycznej formy pracy, miejsca pracy, żebyśmy w ogóle stworzyli też kulturę pracy na niepełne etaty. I kiedy mówimy o w ogóle aktywowaniu osób biernych, to w Polsce niestety mamy rosnący problem. Z jednej strony prawie 1,5 miliona ludzi młodych, którzy się ani nie uczą, ani nie pracują, więc to też byłoby, myślę, jakaś tam część rozwiązania dla nich. A druga rzecz to jest niestety zjawisko wypychania osób 55+ z rynku pracy, a my ich dzisiaj szalenie potrzebujemy, więc wokół tych zagadnień budowałbym agendę organizacji gospodarczych, ale też dialogu prowadzonego w ramię z instytucjami państwa i samorządu.